Nie wiem, co nas czeka. Najważniejsze, żeby pomóc klubowi, bo sytuacja się zrobiła trochę kiepska. A jest ten klub nam potrzebny. Musimy tutaj jak największą siłą wspomóc, więc no po prostu jestem i mam nadzieję, że coś pomogę. Chcieliśmy wesprzeć klub swoją obecnością, poparciem, wsparciem w tych trudnych chwilach, które się wydarzyły niestety. Powiem inaczej, ja sympatykiem klubu Piasta jestem od lat w sumie. Cieszą mnie sukcesy. Trochę integruję się z porażkami. Okay. No i wie pan, po prostu zależy mi, bo ja uważam, że taki mieszkaniec jak ja i inni Gliwic powinni się cieszyć, że mamy klub Ekstraklasy, świetny stadion i nie tylko. Co cię łączy z Piastem Gliwice? Gram też piłkę nożną. Ja żyję w tym mieście od ponad 40 lat. Pamiętam mecze na starym stadionie. Co więcej, pamiętam mecze na stadionie, który w tej chwili już nie istnieje, na stadionie 20-lecia. Naprawdę przykro, że w momencie, kiedy mamy, moim zdaniem, najładniejszy stadion w regionie, dzieją się takie rzeczy. Jeśli chodzi o samą sesję, jakieś oczekiwania? Nie wiem, na razie motyle w brzuchu chyba i trochę stresu. Pierwsze, co mi przyszło do głowy tej nocy po tych wydarzeniach, to słowa, które wypowiadają kibice, to jest nasze okrze i to jest nasz dom. Dobre. Wszyscy jesteśmy dla to, że jest spokojnie na stadionie zawsze. Tyle. Kibice normalne i to jest to. Musimy pomagać ten klub i potrzebujemy wszystkich ludzi na... Dużo kibice na stadion, każdy mecz. Ja pana widziałem, dzień dobry. Hola amigo. Jak się pan czuje po wczorajszej publikacji? Znakomicie. Robię teraz za gwiazdę Hollywoodu, a taką nie jestem. Dobrze, dlaczego pan tu dzisiaj przyszedł? No to już chyba wiemy w sumie. Przyszedłem, bo Piast wzywa. Na każde wezwanie Piasta jestem. Jak tam? Wszystko okej. Okay. Cześć. Dzień dobry, się nie witaliśmy, cześć. Nie idę nigdzie. Ja mam swoje roboty. Miło cię widzieć tak od świętym stroju. Wzajemnie. Co cię dzisiaj sprowadza? Nie wyglądasz. Jak na środek tygodnia. Jak ważna ta akcja dla ciebie dzisiaj? Bardzo ważna. Tak ważna jak mecz. I teraz tak, zaczynamy od wspólnego zdjęcia. Potem wspólne wideo, na którym tylko państwo ustawiają z Piastem. Pięknie. Dobrze. Pani kogo reprezentuje? Hospicjum Gliwickie. Czyli pani tutaj z ławki rezerwowych weszła dzisiaj, tak? Tak, tak. Ale... zdecydowanie. Czyli odmieni pani losy tego meczu, rozumiem. Mam nadzieję, że wam pomogę. Chyba, albo nie wiem. Cześć, czemu się spóźniłeś? Bo miałem piłki. Zgasiłeś mi tą odpowiedzią. Co? Zgasiłeś mi tą odpowiedzią. Kuba, nie zostałeś wybrany do naszej sesji, przykro mi. Po tej ostatniej sesji dwóch... Mam się pokazać na golasa? Nie chcemy. No chciałem tylko wytłumaczyć, że nie było cię do ostatniej sesji byłeś i przed ostatnim razem też byłeś, więc... Ale bardzo się z tego cieszę, że mnie nie ma, ile można. No właśnie. No to jutro idę do dzieci. Dobrze. Jutro mam jakieś... Wszyscy są, kogo nie ma? Czekamy trenera, czy odpuszczamy ten temat? 20 zł. Dobrze. Masz swoją kwestię? Mam tu. Przeczytaj. Piasto miłość. Ale patrz w ekran. Piasto miłość. Mhm, przekonujący musi być. O, nowy piłkarz. Ja już, proszę pana, się nagadałem w swoim życiu. No, tak. I nawet wczoraj gadałem. Wystarczy tego gadania. Czyli dzisiaj jest, nie ma kwestii. Jedna na całe życie gadka. Wychowanych na Okrzei, której jesteśmy częścią. Mhm, a pan co ma? Opowiedziana przez wiele pokoleń. Mhm, a pan? I uśmiech na twarzach dzieci. A ty co masz? I walka o naszą przyszłość. Mhm. Pan? A ja mam Piast to wyzwanie i cele, które wspólnie realizujemy. Piast to wiara w siebie. A twoja? Piast to nasze spotkania. O, pamiętacie wszyscy, profesjonalni jesteście. A ty, teraz będzie trochę trudniej. Piast to wielka rodzina. Dobrze. Piast to tysiące przedszkolaków. Dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Dobry. Mhm. Tak, pozytywnie, super. Troszeczkę niżej głowy. O, właśnie. Co czekacie na swoją kwestię? Chodźcie. Ociągasz się strasznie. Co zrobić? No, trzeba zrobić dobre. No. Mam nadzieję, że przez ciebie nikt nie będzie musiał czekać. Ze mnie? No, jakby już długo. Dzień dobry. I jak tam wrażenia po? A my jeszcze nie. No to pan już po. Bardzo dobre, bardzo dobre. A wy jak przed egzaminem, tak? Czekamy się, tak. Na maturę. Ust na dzisiaj, tak? No. Czyli co, walczysz o 500+? Tak.
nawet więcej. Nie, minut bez bramki. Który jesteś w kolejce? Po Michale. Michale. Tylko tyle wiem. Michał, super. Dobra, zadowolony. Tak, jest bardzo fajnie. Głowa minimalnie niżej. Super. Tą prawą rękę może pan włożyć do kieszeni. Może, tak jest. Całym ciałem. Jak rozmowa w ogóle? Jak się rozmawia? Fajnie. Sympatyczny ten chłopak, czy nie? Bardzo. Bardzo sympatyczny, bardzo przystojny, bardzo mądry. Cieszycie się, że wpuściliście trenera przed siebie, bo... No, ale trener musimy, nie? Także jak byłby bardziej, z pewnymi to rzeczami się nie dyskutuje. Ale to jest fajne, no. Ja pamiętam, kiedy był tutaj ten Carles Martinez, Ruben Jurado i potem też był... No, ale oni po portugalsku gadali, nie? Nie, po hiszpańsku. Ale ja gadałem na boisku z Rubenem po hiszpańsku. Z Carles po katalońsku, z resztą po polsku, a nie wiem kto, z Rabiola albo kto był, nie wiem, pamiętam, po angielsku, a było 4-5 języków na wojsku. Dziękuję, do widzenia. A pani podgląda, tak? Mhm. Jest okazja. Głowa niż Igor? Młoda, zobacz, młoda. Igor, dla mnie bomba, urosz. Super. Jestem luz. Luz? Więcej luzu. Tak jest, urosz. Super. To nie robił tematyk animals. Mm. Wszystkie dzieci miały taki faz z, jak to się nazywa? Farbami malowane. Farbami, no, pomalowane. Mhm. Różne zwierzątka, fajnie. To pani jest przedszkolanką, a pan ma dziecko. To możecie się jakoś dogadać, czy nie? Ale za daleko. Aha. Ona jest na szykornik. A, pan został ostatni, więc poświęciłem panu dużo czasu. Kogo pan ma w parze? Marcina Piotrowskiego. Kojarzy pan zawodnika? Oczywiście. I cieszy się pan z tego wyboru? Tak. Dlaczego? Tak. Mimo takiej, że tak powiem, niewdzięcznej pozycji, Marcin moim zdaniem wykonuje taką najczarniejszą robotę. Taki jest niezauważany, ale to co robi na boisku jest bardzo ważne. Dzisiaj był trening? Był trening. Tak. Codziennie macie treningi? Codziennie. Tak, codziennie, codziennie. I nie jadłem obiad, wiesz? Dla Piasta to zrobiłeś. A pani jadła? Tylko ciasteczko? Ciasteczko i mleko. Były mielone. Okej. Okay. A wy jesteście razem w parze, tak? Tak. Będziecie tańczyć? Tak. Okej. Okay. Stresujesz się, Gerard? Nie. A pani się stresuje? Tak. O właśnie, teraz jest pan taki źródłek. Co teraz? Ona dużo gada, dużo gada. Pani. Pani? Tak. No to ja się nie śpieszę. Papier, kamień i nożyczki. No ale, od razu? Raz, dwa, trzy. Ale musimy raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Nie, to to był remis, no. Tak. Raz, dwa, trzy. No, niemożliwe. Raz, dwa, trzy. No ty wygrałeś, dobrze. Wygrałeś, zróbmy, dobra? Mhm. I jak się podobało? Gorąco. Teraz ty. Jeszcze nie tańczyłem. Jesteśmy już na finiszu tej morderczej sesji. Został tylko pan. Jak tam? Czekamy. Dla Piasta warto poczekać. Dokładnie. Czekaliśmy tyle, poczekamy jeszcze parę minut. Dokładnie. A pani będzie towarzyszyć panu do końca? Oczywiście. Na kogo pani czeka? Na męża. Do kogo? Na męża. Aha, to pani ma męża. A pani nic nie mówiła wcześniej. Nikt nie pytał. Okej, no to telewizor się dojdzie na końcu. Ważna przykrota, pani jest już zajęta. Dziękujemy. Ty jesteś jak Ronaldo, zawsze musisz być w telewizji, wiesz. Jakie Ronaldo? Każda kampania, Ronaldo. Ale już kibice są zmęczone, już nie mogą patrzeć. Badi, głowa niżej. Przepraszam. Warto czekać. Do piątku. Do piątku. Tak jest. Na razie. Dziękujemy. A to mikrofon będzie widać, tak? Nie, ja jestem z Ostrawy, nie? Tam gadamy szybko, bo nie jest czasu, wiesz? Mówię wam, Piast to wyzwania i cele. Mrugałem. Mówię wam, Piast to wyzwania i cele. Znowu, kurde. Ale było dobre. Za duża skąd, tak? Zobaczymy. Jeszcze raz? Zobaczymy. Musisz zapisać trener, wiesz? Piast to wielka rodzina. A
bez ruszania. Bez, no okej, tak to było. Help Piast? Zawdzie w Piastem. Zawsze. Zawsze z Piastem. No, ale kurde,